Kurt Wallander skręcił z E14 tam, gdzie specjalna tablica wskazywała drogę do ruin twierdzy Starnussund. Wkrótce potem przestaną, żeby się wysikać. Poprzez szum wiatru słyszał samoloty na lotnisku Szturup. Z nim ponownie wsiadł do samochodu, wytarł starannie glinę, która przylepiła mu się do butów. Zmiany pogody następowały bardzo szybko. Na termometrze wskazującym temperaturę na zewnątrz samochodu było teraz 5 stopni powyżej zera. Wiatr gnał po niebie poszarpanych chmury. Zaraz za ruinami twierdzy droga rozchodziła się w dwie strony i Valander pojechał w lewo. Nigdy przedtem tu nie był, ale wiedział, że postąpił prawidłowo. Chociaż opisywano mu tę drogę ponad dziesięć lat temu, wciąż pamiętał każdy szczegół. Jego mózg był jak zaprogramowany, jeśli chodzi o drogi i w ogóle topografię. Po mniej więcej kilometrze droga zrobiła się bardzo marna. W luk się wolno naprzód i zastanawiał, jakim sposobem przedzierają się tędy większe pojazdy. Droga kończyła się nagle z spadkiem a oczom walandera ukazał się rozległy dwór z długim szeregiem stajni wjechał na dziedziniec i zatrzymał się stado wron wrzeszczało mu nad głową kiedy wysiadał z samochodu dziedziniec wydawał się okropnie zapuszczony otwarte drzwi jednej ze stajni łoskotały na wietrze przez moment walander zastanawiał się czy mimo wszystko nie pomylił drogi pustka myślał zaniedbanie skańska zima z wrzeszczącymi chmarami czarnych ptaków glina lepiąca się do butów Nagle ze stajni weszła młoda, jasnowłosa dziewczyna. Przez chwilę zdawało mu się, że jest trochę podobna do Lindy. Takie same włosy, takie samo oszczupłe ciało, te same energiczne ruchy przy chodzeniu. Przyglądał jej się uważnie. Dziewczyna zaczęła ciągnąć drabinę prowadzącą do pomieszczenia nad stajnią. Kiedy zobaczyła obcego, puściła drabinę i wytarła ręce o szare spodnie do konnej jazdy. Dzień dobry, powiedział Walander. Szukam Stena Wydena. Dobrze trafiłem? Jest pan policjantem? Spytała dziewczyna. Jestem, potwierdził zdumiony kurt. A skąd wiesz? Można poznać po głosie. Odparła dziewczyna i znów zaczęła szarpać drabinę, która się chyba o coś na górze zaczepiła. Czy on jest w domu? Spytał Walander. Niech mi pan pomoże z tym draństwem, powiedziała dziewczyna. Teraz zauważył, że jeden ze szczebli drabiny zaklinował się między deskami, którymi były obłożone ściany stajni. Wziął drabinę i tak długo nią manewrował, aż uwolnił szczebel. Dziękuję uśmiechnęła się dziewczyna. Stan siedzi w biurze. Pokazała czerwony budynek z cegły w pewnej odległości od stajni. Pracujesz tutaj? Spytał znowu kurt. Tak, odparła, wspinając się szybko po drabinie. A teraz proszę się odsunąć. Zaskakująco silnymi ramionami zaczęła wyrzucać przez otwór bylesiana. Kurt Walander ruszył w stronę czerwonego budynku już miał zapukać do drzwi, kiedy z za narożnika domu wyszedł jakiś mężczyzna. Po raz ostatni widział Stena Wajdena dziesięć lat temu, mimo to nie miał wrażenia, by tamten jakoś specjalnie się zmienił. Te same zmierzwione włosy, ta sama szczupła twarz, nawet ta sama czerwona egzema nad górną wargą. Co za niespodzianka, rzekł mężczyzna z nerwowym śmiechem. Myślałem, że to przyjechał Kowal pod konie, a to ty, no naprawdę kopelat. lat. Jedenaście uściślił Kurt. Lato 1979. Lato, kiedy rozpadły się wszystkie marzenia. Westchnął Sten. Napijesz się kawy? Weszli do czerwonego budynku. Kurt stwierdził, że ściany czuć farbą olejną. W mrocznej hali stał nieduży, zardzywiały kombań zbożowy. Kiedy Sten otworzył kolejne drzwi, wyskoczył przez nie duży kot, a Kurt Walender wszedł do pokoju, będącego połączeniem biura i mieszkania. Pod jedną ścianą stało niezaścielone łóżko, obok telewizor i wideo, a na stole kuchenka mikrofalowa. Na starym fotelu stos niedbale rzucanych ubrań, pozostałą część pokoju zajmowało wielkie biurko. Stan Widen nalał kawy z termosu stojącego obok telefonu na parapecie okiennym w głębokiej niszy. Kurt Wallander myślał o tym, że Sten musiał się pożegnać z marzeniami o karierze śpiewaka operowego i o tym, jak obaj pod koniec lat 70. wyobrazili sobie swoją przyszłą karierę, której żaden z nich nie zdołał zrealizować. Kurt Wallander miał być impresariem, a Sten Wyden tenorem, występującym na największych operowych scenach świata. On sam był już wtedy policjantem i jest nim nadal. Kiedy Stenz zdał sobie sprawę, że ma za mały głos, by mogły się spełnić marzenia, przejął pod upadłą stajnię swojego ojca i zajął się trenowaniem koni wyścigowych. Jego przyjaźń z Kurtem nie przetrwała tej próby, jaką było wspólne rozczarowanie. Dawniej wydawali się codziennie, a teraz od ostatniego spotkania minęło 11 lat. Mimo, że mieszkali nie dalej niż pięćdziesiąt kilometrów od siebie. Przytyłeś, powiedział Stenz, zdejmując z krzesła stos starych gazet. W przeciwieństwie do ciebie. Burknął Kurt, lekko zirytowany. Ujeżdżenie koni nie sprzyja tyciu, zauważył Stan i znowu roześmiał się tym swoim nerwowym śmiechem. Chude kości i chude portfele, z wyjątkiem wielkich trenerów, rzecz jasna, taki Kan czy Strasser, ich stać na wiele. A tobie jak idzie? Spytał Kurt i usiadł na krześle. Ani dobrze, ani źle, odparł Stan. Ani mi się specjalnie nie powodzi, ani też nie mam wyjątkowego pecha. Zawsze jest w stajni jakiś koń, który sprawuje się jak trzeba. Dobieram sobie parę młodych żrebaków i interes jakoś się kręci. Ale właściwie przerwał nie kończąc zdania. Pochylił się i wyjął z biurka opróżnioną do połowy butelkę whisky. Napijesz się? spytał. Kurt walander potrząsnął głową. Nie wygląda dobrze, kiedy policjant prowadzi samochód po pijanemu, nawet jeśli się to zdarza rzadko. W każdym razie na zdrowie, powiedział Sten i pociągnął z butelki. Wyjął papierosa z pogniecionej paczki i szukał zapalniczki między papierami i programami wyścigów, zalegającymi biurko. – Jak się czuje Mona? – spytał. – I Linda? A twój ojciec? Jak to miała na imię twoja siostra? Kerstin? – Kristina. – A, prawda, Kristina. Nigdy nie miałem dobrej pamięci, przecież wiesz. – No nie zapominałeś. – Naprawdę? – Znowu napił się z butelki, Kurt Walander zauważył, że Stena coś dręczy. Może nie powinien był tu przyjeżdżać, może Sten nie chce, żeby mu przypominano o tym, co było kiedyś? Mona i ja, nasze małżeństwo się rozpadło, a Linda mieszka sama, z ojcem wszystko w porządku. Wciąż maluje swój obraz, myślę jednak, że zaczyna się skleroza i szczerze mówiąc nie wiem, co z nim pocznę. Wiedziałeś, że się ożeniłem? Spytał Sten. Walander miał wrażenie, że tamten wcale go nie słuchał. Nie, nie wiedziałem. Przyjąłem to cholerne gospodarstwo, kiedy ojciec w końcu uznał, że jest za stary, żeby się zajmować końmi, zaczął pić na poważnie. Dawniej miał jednak jakąś kontrolę nad tym, ile w siebie wlewa. Potem przestałem sobie radzić z nim i jego koleżkami od kielicha. Ożeniłem się z jedną z dziewczyn, które tu u nas pracowały. Głównie dlatego, że świetnie zajmowała się ojcem, traktowała go tak, jak się traktuje stary konie. Nie wtrącała się w jego przyzwyczajenia, ale wyznaczała granice. Brała gumowy wąż i polewała go, kiedy był zbyt brudny. Ale kiedy ojciec umarł, ona zaczęła cuchnąć tak jak przedtem on, wtedy się rozwiodłem. Łyknął znowu z butelki i kurd walander zauważył, że, że Sten jest już trochę podchmielony. Codziennie myślę, że powinienem sprzedać tę stajnię, powiedział. Jestem też właścicielem całej posesji, za wszystko razem mogłem dostać jakiś milion. Po spłaceniu długów zostałoby mi może ze 400 tysięcy. Wtedy kupię sobie dużą przyczepę kempingową i wyruszę w drogę. Dokąd? No, to jest właśnie problem. Nie wiem, nie mam takiego miejsca, do którego chciałbym pojechać. Kurt miał nieprzyjemne wrażenie, kiedy tego słuchał. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka Stan Wyden był tym samym człowiekiem co dziesięć lat temu, to w jego psychice zaszły chyba poważne zmiany. Przemawiał do dawnego przyjaciela głosem upiora, pękniętym i zrozpaczonym. Przed dziesięciu laty Stan Wyden był radosny i prostolinijny, chętny do wspólnej zabawy. Dziś wyglądało na to, że cała jego radość życia gdzieś przepadła. Dziewczyna, która pytała kurta, Walandera, czy jest policjantem, jechała teraz konno przez podwórze. Kto to jest? spytał Walander. Domyśliła się, że jestem policjantem. Ma na imię Luis, odparł Stan. Rzeczywiście mogła w tobie glinę. Od końca skończyła dwanaście lat tułała się po różnych zakładach wychowawczych. Jestem jej kuratorem, ma smykałkę do koni, ale nienawidzi policjantów. Twierdzi, że została kiedyś przez jednego zgwałcona. Znowu pociągnął solidny łek z butelki i wskazał ręką na rozbebeszone łóżko. Sypia ze mną czasami, powiedział a przynajmniej tak to wygląda, że to ona sypia ze mną, a nie odwrotnie, bo to chyba jest karalne? Dlaczego miałoby być? Przecież nie jest małoletnia. Ma dziewiętnaście lat. Ale czy kurator ma prawo sypiać ze swoimi podopiecznymi? Kurt Wallander odniósł wrażenie, że Stan zaczyna być agresywny. Nagle pożałował, że tu przyjechał. Nawet jeśli miał powód związany z prowadzonym śledztwem, żeby go odwiedzić, to teraz się zastanawiał, czy po prostu nie skorzystał z okazji. Czy nie spotkał się ze Stanem, żeby rozmawiać z nim o Monie? Czy nie szukał pociechy? Sam już nie wiedział. Przyjechałem, bo chciałbym porozmawiać z tobą o koniach. Rzekł. Być może czytałeś w gazetach o podwójnym morderstwie w lij parę dni temu. Ja nie czytam żadnych gazet. Odparł ten. Czytam tylko programy wyścigów i listy startowe. To wszystko. Nie obchodzi mnie, co się dzieje na świecie. Zamordowano dwoje starych ludzi. Ciągnął kurt balander. Ci ludzie mieli konia. Koń też został zamordowany? Nie, a nawet przeciwnie zdaje się, że mordercy dali koniowi siana i wody, zanim uciekli. I o tym właśnie chciałem z Tobą rozmawiać. Ile czasu koń potrzebuje na zjedzenie naręcza siana? Stan Widen opróżnił flaszkę i zapalił kolejnego papierosa. Żartujesz sobie? Spytał. Przyjeżdżasz tu, żeby mnie spytać, ile czasu potrzebuje koń na zjedzenie garści siana? Szczerze powiedziawszy, to chciałem cię prosić, żebyś ze mną pojechał i obejrzał tego konia. Powiedział kurt, balander, decydując się pospiesznie. Czuł, że ogarnia go złość. Nie mam czasu, Uciął Stan. Kowal dzisiaj przyjeżdża, będzie ku konia. Mam szesnaście takich, które potrzebują zimowych podków. — A jutro? — Stan patrzył na niego szklanym wzrokiem. — Przewidziana jest jakaś zapłata? — spytał. — Dostaniesz zapłatę. Stan Wyden zapisał na kawałku brudnego papieru numer swojego telefonu. — No to może — powiedział. Sadzwonił jutro z samego rana. Kiedy wyszli na dziedziniec, Kurt zauważył, że wiatr znowu przybrał na sile. Dziewczyna wciąż ujeżdżała wierzchowca. — Piękny koń — powiedział. — Masquaret Queen — poinformował sten. Nigdy w życiu nie wygra ani jednej gonitwy. Jest własnością wdowy po burmistrzu Trailborga. Szczerze jej powiedziałem, żeby sprzedała klacz do jakiejś szkółki jeździeckiej, ale ona wierzy, że zacznie wygrywać. A ja zarabiam swoje, trenując ją. Ale niech mnie diabli, jeśli ona kiedykolwiek coś wygra. Pożegnali się przy samochodzie. Wiesz, jak umarł mój ojciec? spytał nagle sten. Nie. Pewnej jesiennej nocy zabłąkał się w ruinach twierdzy. Zaszywał się tam od czasu do czasu z butelką. Siedział i popijał. Potem stoczył się z wału do fosy i utonął. Fosa jest gęsto zarośnięta różowymi wodorostami. Nic nie widać, ale wypłynęła jego czapka z daszkiem. Na daszku był napis, niech żyje życie. To była reklamówka firmy organizującej seks-turystykę do Bangkoku. Miło było cię zobaczyć, powiedział Kurt. Zadzwonię jutro rano. Zrobisz jak zechcesz. Mruknął Sten i odszedł w stronę stajni. Kurt wyjechał z obejścia. W lusterku wstecznym widział jeszcze, że Sten stoi i rozmawia z dziewczyną w siodle. Po co ja tu przyjechałem? Pomyślał znowu. Kiedyś, dawno temu, byliśmy przyjaciółmi. Mieliśmy wspólne, niemożliwe do spełnienia marzenie. Kiedy ono rozpadło się w proch niczym troll w blasku słońca, nie zostało nic. Być może to prawda, że obaj kochaliśmy operę, ale może i to było tylko wyobrażeniem? Jechał szybko, jakby to jego wzburzenie naciskało pedał gazu. Zatrzymał się właśnie przy znaku stop, gdy zadzwonił telefon zamontowany w samochodzie. Połączenie było tak marne, że ledwo się domyślał, iż to Hanson do niego dzwoni. Najlepiej żebyś przyjechał wrzeszczał hanson. Czy ty słyszysz co ja mówię? Co się stało? krzyczał kurt walander w odpowiedzi. Przyszedł tutaj jeden chłop z hagestad i powiada, że on wie kto zamordował tych dwoje wykrzykiwał hanson. kurt walander poczuł, że serce bije mu szybciej. Kto? wołał kto? Połączenie zostało przerwane. W słuchawce słychać było tylko trzaski piski. Cholera jasna zaklął głośno sam do siebie. Pojechał z powrotem do ista stanowczo za szybko myślał. Gdyby Noren i Peters przeprowadzali dzisiaj kontrolę ruchy, to bym prowadził spokojnie. Na wzniesieniu w centrum miasta silnik nagle zaczął parskać. Skończyła się benzyna. Lampka kontrolna, która miała go o tym ostrzegać, przestała widocznie działać. Zanim silnik ostatecznie z gaz zdążył dojechać do stacji benzynowej nieopodal szpitala. Kiedy jednak włożył rękę do kieszeni po pieniądze do automatu, okazało się, że nie ma przy sobie nic. Na szczęście w budynku stacji benzynowej mieścił się zaokat ślusarski. Wymieniający zamki w drzwiach poznał jego właściciela parę lat temu przy jakimś włamaniu pożyczył teraz od niego dwadzieścia koron. Ostro zahamował na parkingu i pospieszył do komendy. Ebba próbowała mu coś powiedzieć, ale machnął ręką, że teraz nie ma czasu. Drzwi do pokoju Hansona były otwarte, więc wszedł bez pukania. Ale nikogo tam nie zastał. Na korytarzu zderzył się z martinsonem który niósł plik wydruków komputerowych. Właśnie ciebie szukam, oznajmił Martinson. Wygrzebałem trochę materiału, który może się okazać interesującym. Diabli wiedzą, czy nie zrobili tego finowie. Jak nie wiemy, kto popełnił przestępstwo, zawsze mówimy, że to pewnie finowie, mruknął kurt. Ale teraz już nie zdąży na to popatrzeć. Wiesz może, gdzie się podział Hanson? O ile mi wiadomo, to on nigdy ze swojego pokoju nie wychodzi. No to teraz wyszedł. Będziemy musieli go poszukać. Zajrzał do pokoju jadalnego, ale tam była któraś z sekretarek robiła sobie omlet. Gdzie się podział ten cholerny Hanson, myślał otwierając drzwi do swojego pokoju. Tam też go nie zastał. Zadzwonił do Eby w centrali. Gdybyś tak nie pędził, to bym ci powiedziała, jak wchodziłeś, poinformowała Ebba. Kazał ci przekazać, że idzie do banku, konkretnie do banku związkowego. A co on tam ma do roboty? Szedł z kimś? Tak, ale nie wiem, kto to był. Kurt, odłożył słuchawkę. Co ten Hanson kombinuje? Ponownie sięgnął po słuchawkę. Czy mogłabyś odszukać dla mnie Hansona w banku związkowym? No tak, skoro tam poszedł. Bardzo rzadko prosił Ebę o pomoc w szukaniu ludzi, z którymi chciał się skontaktować. Wciąż jeszcze nie zdążył się przyzwyczaić do myśli, że ma sekretarkę. Jeśli musiał coś załatwić, robił to sam. Dawniej sądził, że to nawyk wyniesiony z domu rodzinnego. Przekonanie, że tylko bogaci i winnośli wysługują się innymi. Zlecenie komuś drugiemu szukania numerów w książce telefonicznej czy łączenia rozmowy uważał za niewypaczalne lenistwo. Z rozmyślan wyrwał go dzwonek telefonu. To Hanson dzwonił z banku. Myślałem, że zdążę przed twoim powrotem donosił. Pewnie się zastanawiasz, co ja tu robię. Rany boskiemu, wreszcie. My chcieliśmy rzucić okiem na konto bankowe Lew Grenów. Jace my. On się nazywa Herdin, ale najlepiej będzie, jeśli sam z nim porozmawiasz. Wrócimy za pół godziny. Minęła jednak godzina i kwadrans, zanim Kurt mógł nareszcie poznać człowieka nazwiskiem Herdin. Człowiek ten miał blisko dwa metry wzrostu. Był chudy i żylasty, a kiedy Kurt się z nim witał, miał wrażenie, jakby ściskał dłoń olbrzyma. Trochę się nam zeszło. Tłumaczył się Hanson. Ale są rezultaty, zaraz się dowiesz, co Herlin ma do powiedzenia i co odkryliśmy w banku. Wysoki Herlin siedział w milczeniu na krześle dla gości. Kurt nosił wrażenie, że z okazji wizyty na policji wystroił się w swoje najlepsze ubranie, choć był to tylko wyświechtany garnitur i koszula z postrzępionym kołnierzykiem. Myślę, że powinniśmy zacząć od początku, powiedział Kurt i wyjął notatnik. Herlin patrzył przestraszony na Hansona. Mam wszystko powtarzać? spytał. Tak, chyba by było najlepiej, stwierdził Hanson. To bardzo długa historia, zaczął Hardin niepewnie. Jak się pan nazywa? Spytał Kurt. Myślę, że powinniśmy zacząć od tego. Lars Herdin. Mam gospodarstwo koło Hegestad, czterdzieści murk w ziemi. Próbuję się utrzymać z hodowli zwierząt rzeźnych, ale idzie mi marnie. Mam jego datę urodzenia, wtrącił Hanson i Kurt domyślił się, że Hansonowi spieszno do obstawiania gonit. Jeśli dobrze rozumiem, to przyjechał pan do nas, by przekazać informacje dotyczące morderstwa małżonków Lewgren. Powiedział kurt zły, że nie wyraża się prościej. I jasne, że to przez pieniądze oznajmił Lars. Przez jakie pieniądze? Wszystkie, jakie mieli. Czy mógłby pan powiedzieć to jaśniej? No, przez niemieckie pieniądze. Kurt spojrzał na Hansona, który dyskretnie wzruszył ramionami. Walander wytłumaczył to sobie tak, że Hanson doradza mu cierpliwość. Powinniśmy pomówić o tym trochę dokładniej. Powiedział. Myśli pan, że mógłby nam pan podać nieco więcej szczegółów? Levgren i jego ojciec dorobili się w czasie wojny, wyjaśnił Lars. Trzymali bydło rzeźnie na pastwiskach dzierżawionych gdzieś w Smalandii. skupowali też konie, nie nadające się już do pracy, potem szmuglowali je do Niemiec, zarabiali na mięsie ciężkie pieniądze. Nikt nigdy ich nad tym nie nakrył. Levgren był chciwy i zarazem przebiegły. Pieniądze lokował w banku i z roku na rok mu przybywało. Ma pan na myśli ojca Levgrena? Stary zmarł zaraz po wojnie. Ja mówię o Levgrenie. Chce pan powiedzieć, że Levgrenowie byli bogaci? Nie cała rodzina, tylko Levgren. Ona nic o tych pieniądzach nie wiedziała. Czyżby utrzymywał swój majątek w tajemnicy przed żoną? Lars Herdin kiwnął głową. Nikt nie był oszukiwany bardziej niż moja siostra. Powiedział. Valander ze zdumieniem uniósł brwi. Mar Maria Levgren była moją siostrą została zamordowana za to, że on ukrył swój majątek. Kurt Wallander słyszał w jego głosie źle maskowane rozgorczenia. Może to właśnie jest nienawiść, myślał. I te pieniądze były przechowywane w domu tylko czasami, odpowiedział Lars. Czasami, kiedy Lewgren dokonywał swoich wielkich wypłat. Mógłby pan spróbować odpowiedzieć mi o tym dokładniej. Nagle jakby się coś otworzyło w tym chłopie ubranym w zniszczonym garniturze. Johannes Lewgren był bydlakiem oznajmił. Lepiej, że go już nie ma, ale że Maria musiała umrzeć, tego mu nigdy nie wybaczę. Wybuch nastąpił tak nagle, że ani Kurt, ani Hanson nie byli w stanie zareagować. Lars chwycił ciężką szklaną popielniczkę stojącą przed nim na stole i z całej siły cisnął nią o ścianę tuż obok głowy Valandera. Kawałki szkła rozleciały się na wszystkie strony. Jeden trafił Valandera w górną wargę. Zapadła przytłaczająca cisza. Hanson wstał ze swojego krzesła, gotów w każdej chwili obezwładnić wielkiego Larsa, ale wolandry dał mu znak ręką, żeby się nie ruszał, więc Hanson usiadł. — Proszę o wybaczenie — powiedział Herdin. — Jeśli macie tu szczotkę i śmietniczkę, to posprzątam i pokryję szkody. Sprzątaczki się tym zajmą — uspokoił go Kurt. — Lepiej wróćmy do naszej rozmowy. Lars Herdin znowu zdawał się całkiem spokojny. Johannes Lewgren był bydlakiem. Powtórzył. Udawał, że jest taki sam jak inni ludzie, ale myślał tylko o pieniądzach, których oni tatusz napchali się w czasie wojny. Potrafił narzekać, jaka to teraz drożyzna i jacy biedni są rolnicy, a miał pieniądze, których wciąż przybywało. I te pieniądze trzymał w banku. Lars Herdin wzruszył ramionami: w banku, w akcjach, w obligacjach, z tego co wiem. Dlaczego czasami trzymał większe sumy w domu? Johannes Lewgren miał kochankę. Oznajmił Lars. Miał babę w Christianstedt, która w latach pięćdziesiątych urodziła mu dziecko. O tym też Maria nie wiedziała. Ani o babie, ani o dziecku. A on tamtej dawał pewnie każdego roku więcej pieniędzy niż Marii przez całe życie. O jak duże pieniądze mogło chodzić? Dwadzieścia pięć, trzydzieści tysięcy. Dwa, trzy razy do roku. Brał pieniądze w gotówce, potem znajdował jakąś wymówkę, by pojechać do Christianstedt. Kurt zastanawiał się przez chwilę nad tym, co usłyszał. Próbował ustalić, jakie pytania są teraz najważniejsze. Wyjaśnianie wszelkich szczegółów może potrwać wiele godzin. Co wam powiedzieli w banku? Spytał Hansona. Jeśli się nie ma odpowiednich nakazów i innych papierów w porządku, to bank przeważnie nie udziela informacji. Odparł Hanson. Nie pozwolili mi zajrzeć do jego konta, ale na jedno pytanie mimo wszystko dostałem odpowiedź. Czy mianowicie był w ostatnim czasie w banku? No i? Hanson skinął głową. Był w czwartek, trzy dni przed tym jak go zabili. Naprawdę? Jedna z kasjerek zapamiętała, jak wyglądał. I podjął jakąś większą sumę pieniędzy. Najpierw nie chcieli mi tak po prostu odpowiedzieć, ale kiedy dyrektor się odwrócił, kasjerka skinęła głową. Musimy pogadać z prokuraturą, kiedy już spiszemy te zeznania. Postanowił kurt, wtedy będziemy mogli przejrzeć dokładnie jego konta. Pieniądze umazane krwią, syknął Lars. Walender przestraszył się, że świadek znowu zacznie ciskać przedmiotami. Pozostaje nam jeszcze wiele pytań. Powiedział, ale w tej chwili jedno jest ważniejsze od pozostałych. Jakim sposobem pan się o tym wszystkim dowiedział? O tym, co jak pan twierdzi, Johannes Lewgren otrzymywał w tajemnicy przed swoją żoną? Chyba pan rozumie, że mnie to interesuje? Lars Herdin nie odpowiadał na pytanie. W milczeniu wpatrywał się w podłogę. Kurt walander spoglądał na Hansona, który potrząsnął głową. Będzie pan nam to musiał powiedzieć, rzekł Wallander. Ja niczego nie muszę, burknął Lars. To nie ja ich zamordowałem. Czy mogłem zamordować własną siostrę? Kurt Walander próbował podejść do sprawy od innej strony. Ilu jeszcze ludzi wie o tym, co nam pan tu przed chwilą mówił? Lars Herdin nie odpowiadał. Wszystko, co pan powie, zostanie w tych czterech ścianach. Naciskał Walander. Lars Herdin wpatrywał się w podłogę. Kurt wyczuwał instynktownie, że powinien czekać. Mógłbyś nam przynieść trochę kawy? Powiedział do Hansona i rozejrzy się też za jakimś pieczywem. Hanson zniknął za drzwiami. Lars nie przestawał wpatrywać się w podłogę, a kurt czekał. Hanson wrócił z kawą i lars Herdin zjadł suchą drożdżówkę. Kurt Walander uznał, że czas ponowić pytanie. Prędzej czy później będzie pan musiał powiedzieć rzekł. Lars Herdin uniósł głowę i spojrzał mu prosto w oczy. Już wtedy, kiedy brali ślub, czułem, że Johannes Lewgren jest kimś innym za tą fasadą przyjaznego i małomównego człowieka. Wyczuwałem w nim coś podstępnego. Maria to moja młodsza siostra. Chciałem, żeby było jej w życiu dobrze. Byłem podejrzliwy wobec Johannesa. Od pierwszej chwili, kiedy zaczął się o nią starać i przychodzić do domu moich rodziców, wyjaśnienie, kim naprawdę jest, zabrało mi trzydzieści lat. A jak do tego doszedłem, to już moja sprawa. Powiedział pan o wszystkim siostrze, kiedy pan zdobył pewność. Nigdy nawet słowem jej o tym nie wspomniałem jakomuś innemu, na przykład swojej żonie. Nie jestem żonaty. Kurt Walander patrzył na człowieka, który siedział naprzeciwko. Było w nim coś twardego, zaciekłego, jakby jadał szare kamienie. Na dziś to ostatnie pytanie, powiedział Kurt. Wiemy już, że Johannes miał mnóstwo pieniędzy. Może miał również dużą sumę w domu wtedy, kiedy został zamordowany. To będziemy musieli wyjaśnić. Ale kto mógł o tym wiedzieć? Kto oprócz pana? Lars Herdin popatrzył na niego. Nagle Kurt walender dostrzegł w jego oczach błysk strachu. Ja o tym nie wiedziałem, wykrztusił Lars. Kurt skinął głową. Na tym teraz poprzestaniemy. Rzekł i zamknął notatnik, w którym przez cały czas robił zapiski. Jednak również w przyszłości będziemy potrzebowali pana pomocy. Mogę iść? spytał Lars. Może pan, zgodził się Kurt. Ale niech pan nigdzie nie wyjeżdża bez porozumienia się z nami. A gdyby chciał nam pan powiedzieć coś więcej, to po prostu proszę zadzwonić. Przy drzwiach Lars przystanął, jakby rzeczywiście chciał coś jeszcze dodać. Ale po chwili pchnął drzwi i wyszedł. Powiedz Martinsonowi, żeby go obserwował i niech prześwietli jego sprawy. Prawdopodobnie nic nie znajdziemy, ale lepiej mieć pewność. A co myślisz o tym, co on tu powiedział? Kurt zastanawiał się nad odpowiedzią. Nie jest w nim coś przekonującego. Nie sądzę, by kłamał albo zmyślał, czy też puścił wodze fantazji. Wierzę, że odkrył podwójne życie swojego szwagra I wierzę, że chciał oszczędzić siostrę. Nie myśli, że on mógłby być zamieszany? Kurt nie miał żadnych wątpliwości. Lars Herdin ich nie zamordował i nie sądzę też, by wiedział, kto to zrobił. Myślę, że przyszedł do nas z dwóch powodów. Chciał nam pomóc odnaleźć tego człowieka, czy tych ludzi, którym by mógł jednocześnie podziękować i próć w twarz. Tych, którzy zamordowali Johannesa i jego zdaniem spełnili dobry uczynek i tych, którzy zamordowali Marię i za to powinien zostać publicznie ścięci. Hanson wstał. Powiem Martinsonowi, chcesz coś jeszcze teraz? Kurt spojrzał na zegarek. Zrobimy zebranie za godzinę u mnie. Spróbuj się skontaktować z Reitbergiem. Miał pojechać do Malmy, szukać jakiegoś żeglomistrza. Hanson patrzył na niego, nic nie rozumiejąc. Pętla, rzekł Kurt. Węzeł, później zrozumiesz. Hanson wyszedł i Kurt został sam. Mamy przełom, pomyślał. Każde udane śledztwo ma taki punkt, gdy przekraczamy ścianę. Nie wiemy dokładnie, co tam zostaniemy, ale rozwiązanie znajduje się właśnie po tamtej stronie. Podszedł do okna i patrzył, jak się zmierzcha. Chłód wdzierał się przez nieszczelne futryny. Rozkołysana latarnia na ulicy świadczyła, że wiatr jeszcze się wzmógł. Pomyślał o najstrumie i jego żonie. Przeżyli całe życie obok człowieka, który nie był tym, za kogo się spodawał. Jak zareagują, kiedy prawda wyjdzie na jaw? Negacją? Rozgoryczeniem? Zdumieniem? Wrócił do biurka i usiadł. Pierwsze uczucie ulgi na myśl, że oto dokonał się przełom, zwykle bardzo szybko mija. Teraz istnieje jakiś prawdopodobny motyw, najpospolitszy ze wszystkich. Pieniądze. Ale wciąż jeszcze nie ukazał się palec wskazujący we właściwą stronę. Wciąż nie ma mordercy. Kurt Walander znowu spojrzał na zegarek. Jeśli się pospieszy, to zdąży dojechać do grilla na dworcu kolejowym i zjeść coś przed zebraniem. Niestety musi odłożyć na później zmianę swoich nawyków żywieniowych. Już miał wkładać kurtkę, kiedy zadzwonił telefon. Równocześnie zapukano do drzwi. Kurtka spadła na podłogę, kiedy podnosił słuchawkę, wołając przy tym proszę wejść. W progu stanął Reidberg, trzymający w ręce dużą plastikową torbę, wyładowaną czymś po brzegi. W słuchawce odezwała się Ebba. Telewizja kategorycznie żąda kontaktu z tobą, oznajmiła ale on już postanowił, że zanim znowu spotka się z mediami, najpierw musi porozmawiać z Reitbergiem. Powiedz, że jestem na zebraniu i kontakt ze mną będzie możliwy za pół godziny. To pewne? Co? Że porozmawiasz z nimi za pół godziny. Telewizja nie lubi czekać. Uważają, że wszyscy powinni padać na kolana, kiedy tylko się odezwą. Ja nie padam na kolana przed ich kamerami, ale mogę porozmawiać za pół godziny. Odłożył słuchawkę. Reitberg usiadł na krześle pod oknem. Papierową serbetkę wycierał włosy. Mam dobre wiadomości. Oznajmił kurt. Reidberg nadal wycierał włosy. Myślę, że mamy motyw pieniądze. Myślę, że morderców należy szukać wśród ludzi, którzy w jakiś sposób znajdowali się w pobliżu lewgrenów. Reidberg wyrzucił mokrą serwetkę do kosza. Miałem cholerny dzień, powiedział. Dobre wiadomości są mile widziane. Kurt Walander potrzebował pięciu minut, by zreferować Reidbergowi spotkanie z rolnikiem Larsem Herdinem. Reidberg wpatrywał się ponuro w odłamki szkła na podłodze. Osobliwa historia. Stwierdził, kiedy Wallander umilkł, wystarczająco osobliwa, by mogła być absolutnie prawdziwa. Spróbuję to jakoś podsumować, mówił dalej Kurt. Otóż ktoś musiał wiedzieć, że Johannes Levgren od czasu do czasu miewa w domu większą sumę pieniędzy. To nam daje motyw rabunkowy. A rabunek skończył się morderstwem. Jeśli to, co mówi o Johannesie Levgrenie Lars Herdin, jest zgodnie z prawdą, to był on człowiekiem niebywale skąpym, więc naturalnie nie chciał wyjawić napastnikom, gdzie schował pieniądze. Maria Lewgren, która niewiele rozumiała z tego, co działo się w domu w ostatnią noc jej życia, musiała towarzyszyć mężowi w zaświaty. Pytanie zatem, kto oprócz Larsa Herdina wiedział o tych nieregularnych, znacznych wypłatach pieniędzy? Znajdziemy odpowiedź na to, to będziemy mieć odpowiedź na wszystko. Kiedy Walander skończył, Reidberg siedział pogrążony w myślach. Czy o czymś zapomniałem? Spytał Walander. Myślę o tym, co ona powiedziała przed śmiercią, rzekł Reidberg. Zagraniczny. I myślę o tym, co mam w tej torbie. Wstał i wysypał zawartość torby na biurko. Sto z pociętych kawałków liny, a na każdym kunsztownie zawiązany węzeł. Spędziłem cztery godziny ze starym żaglomistrzem w mieszkaniu, które cuchnęło gorzej niż można sobie wyobrazić. – oznajmił Reitberg z ponurym grymasem. Okazało się, że dziadek ma blisko 90 lat i bardzo zaawansowaną sklerozę. Zastanawiałem się, czy nie powiadomić jakichś służb socjalnych. Stary był taki otępiały, że wziął mnie za swojego syna. A sąsiadka powiedziała mi potem, że ten syn od 30 lat nie żyje. Ale na supłach i węzłach to on się zna. Potrzebował czterech godzin, żeby mi wszystko wytłumaczyć. – Te linki tutaj to prezent – Dowiedziałeś się tego, co cię interesowało? Stary popatrzył na pętlę i powiedział, że jego zdaniem węzeł jest niepoprawny. Potem straciłem mnóstwo czasu, próbując go skłonić, by powiedział coś więcej o tym niepoprawnym węźle. Raz po raz mi przesypiał. Reitberg włożył linki z powrotem do plastikowej torby i mówił dalej. Nagle zaczął opowiadać o czasach spędzonych na morzu. I wtedy powiedział, że taki węzeł widział w Argentynie. Podobno argentyńscy marynarze wiążą takie węzły na sznurowych obrożach swoich psów. Kurt skinął głową. No to miałeś rację, westchnął. To jest cudzoziemski węzeł. Pytanie tylko, jak to ma się ma do opowieści Larsa Herdina? Wyszli na korytarz. Reitber zniknął w swoim pokoju, natomiast Kurt Wallander poszedł do Martinsona, by przestudiować jego wydruki komputerowe. Okazało się, że istnieją zdumiewająco bogate statystyki dotyczące obywateli obcych państw, którzy popełnili bądź są podejrzani o popełnienie przestępstwa w Szwecji. Martinson zdążył sporządzić wykaz wcześniejszych napadów na starsze osoby. Co najmniej czterech przestępców, działając w pojedynkę lub jako członkowie bandy, dokonało w ostatnim roku w Skanii napadu na starych, mieszkających na uboczu ludzi. Ale Martinson ustalił także, iż wszyscy oni siedzą obecnie w różnych zakładach karnych. Czekał teraz na informację, czy któryś z nich nie był na przepustce w dniu morderstwa zebranie grupy dochodzeniowej odbyło się w pokoju Reidberga, ponieważ jedna z urzędniczek zaoferowała się, że posprząta walanderę. Telefon dzwonił niemal bez przerwy, ale ona nie odbierała. Zebranie trwało długo. Wszyscy byli zgodni co do tego, że zeznania Larsa Herdina oznaczają przełom. Teraz przynajmniej wiadomo, w jakim kierunku się posuwać. Przeanalizowali też ponownie wszystko, co zebrali podczas rozmów z mieszkańcami Lenarp, rozmów z ludźmi, którzy telefonowali na policję oraz odpowiedzi na rozesłaną ankietę. Szczególną uwagę zdawał się zwracać samochód, który późną nocą z niedzieli na poniedziałek minął wieś zaledwie kilka kilometrów od Lienarp. Kierowca ciężarówki, który wyruszał w drogę do Göteborga, już o trzeciej nad ranem spotkał ten samochód na wąskim zakręcie i omal nie doszło do zderzenia. Kiedy usłyszał o podwójnym morderstwie, zaczął się zastanawiać, a potem zadzwonił na policję. Długo oglądał zdjęcia różnych samochodów i w końcu powiedział, że mógł to być Nissan, ale pewności nie miał. Nie zapomnijcie o samochodach wypożyczonych, powiedział Kurt. Dzisiaj ludzie są wygodni, zwłaszcza tacy, którym się spieszy. Włamywacze równie często pożyczają samochody, jak kradną. Była już szósta, gdy zabranie dobiegło końca. Kurt Wallander stwierdził, że wszyscy jego współpracownicy są, można powiedzieć, w natarciu. Po wizycie Larsa Herdina w wydziale zapanował duch optymizmu. Wrócił do swojego pokoju i przepisał na czysto notatki z rozmowy z Larsem Herdinem. Hanson zostawił mu też swoje. Mógł więc porównywać. Natychmiast stwierdził, że Lars Herdin nie kręcił. Wszystko się zgadzało. Tuż po siódmej odłożył papiery na bok. Nagle przypomniał sobie o telewizji, że ostatecznie się nie odezwali. Zadzwonił na centralę, by zapytać, czy Epa nie zostawiła do niego jakiejś wiadomości, ale zastępująca ją dziewczyna powiedziała, że nie. Tknięty jakimś przeczuciem, którego sam nie rozumiał, poszedł do pokoju jadalnego i włączył telewizor. Zaczynały się właśnie lokalne wiadomości. Oparty o blat stołu, w roztargnieniu oglądał materiał na temat złego zaopatrzenia sklepów w gminie Malme. Przyszedł mu na myśl Stan Wyden i Johannes Lefgren, który w czasie wojny sprzedawał niemieckim nazistom mięso. Myślał o sobie, o tym, że urósł mu stanowczo za dużo brzuch. Już miał wyłączać aparat, kiedy kobieta na ekranie zaczęła mówić o podwójnym morderstwie w Lienarb. Osłupiały słuchał, że policja w Ista koncentruje się na poszukiwaniu jakichś dotychczas nieznanych obywateli obcego państwa. Policja jest przekonana, że przestępcy są cudzoziemcami. Nie można też wykluczyć, że chodzi o starających się o azyl uchodźców. Na zakończenie reporterka mówiła też o nim, o tym, że mimo wielokrotnie ponawianych prób niemożliwie okazało się spotkanie z kimś, kto mógłby skomentować informacje uzyskane z anonimowego, lecz pewnego źródła. Relacjonująca sprawę reporterka stała przed budynkiem policji w Esta. Po chwili zaczęła informować o pogodzie. Od zachodu zbliża się sztorm, wiatr może się jeszcze wzmagać. Nie ma natomiast obaw, że spadnie śnieg. Temperatura będzie się nadal utrzymywać na poziomie kilku stopni powyżej zera. Kurt Wallander wyłączył telewizor. Trudno mu było określić, czy jest wzburzony, czy tylko zmęczony. A może po prostu głodny. A jednak informacje musiały wyciec z budynku policji. Może teraz dostaje się zapłaty za przekazywanie poufnych wiadomości? Czy nawet państwowa telewizja ma takie judaszowe pieniądze? Kto? Zastanawiał się. To może być każdy, z wyjątkiem mnie. Ale dlaczego? Czy istnieje jakieś inne wytłumaczenie oprócz pieniędzy? Nienawiść rasowa? Lęk przed uchodźcami? Wrócił do swojego pokoju, ale już na korytarzu słyszał dzwonek telefonu. Dzień był długi. Najchętniej pojechałby do domu i zrobił sobie coś do jedzenia. Z westchnieniem usiadł jednak przy biurku i przysunął do siebie telefon. Trudno. Trzeba zacząć, pomyślał. Trzeba zacząć dementować podawane w telewizji wiadomości i mieć nadzieję, że w nadchodzących dniach żadne drewniane krzyże znowu nie zapłoną.